Święto Zestawianie jest świętem, które w tradycji liturgicznej Kościoła Wschodniego jest nazywane bramą zbawienia. Świętem, od którego zaczyna się cała nowa historia ludzkości. Wobec tego w ikonografii wschodniochrześcijańskiej zwiastowanie staje się ikoną, która nie tylko pokazuje zdarzenie ewangeliczne, a też zaczyna funkcjonować jak swoista brama. Wyraża się to w tym, że scena zwiastowania jest umieszczona na bramie królewskiej, głównej bramie, która prowadzi z głównej bramy przygrody ołtarzowej, która prowadzi do prezbiterium i jest otwierana w najważniejszych momentach liturgii eucharystycznej. Święte Zwiastowanie, główną informacją, której czerpiemy z Ewangelii Łukasza, ale również z Ewangelii apokryficznych, Ewangelii, protoewangelii Jakuba, Ewangelii pseudo-Mateusza i Ewangelii Dzieciństwa, przedstawia sytuację zwiastowania w taki sposób, że anioł ukazuje się Marii w momencie, w którym ona haftuje zasłony do świątyni jerozolimskiej z purpury, która została jej oferowana przez arcykapłana. Ten moment ma wyraz niezwykle ważny w związku z tym, że zwiastowanie jest momentem, w którym Bóg staje się ciałem, a Maria staje się tym, która daje Jemu ciało. Andrzej z Krety, wielki ojciec Kościoła i hymnograf, kiedyś w jednym ze swoich kanonów napisze, że Maria wyhaftowała ciała Boga, że ona użyczyła Mu ciało, że ciało purpury, w którą się przyoblekł Chrystus, jest ciałem Marii. Wobec tego w sposób niezwykły ojcowie Kościoła mówią o czysto fizycznym podobieństwu Chrystusa do swojej Matki. To podobieństwo staje się o tyle ważne, że staje się nie tylko pewnym podobieństwem fizjognomicznym, a staje się podobieństwem wedle wszystkiego, co jest ludzkie, wedle tego, co jest dane człowiekowi jako dar i zadanie. Wobec tego Chrystus ma się uporać też z człowieczeństwem jako swoim własnym wyzwaniem. Moment zwiastowania na ikonach jest przedstawiany w taki sposób, albo jest w taki sposób, że jest albo ujęty w sytuacji dwóch postaci, archanioła Gabriela i Marii, które stoją naprzeciwko sobie, jak na przykład na słynnej ikonie z Ustiuga, XII-wiecznej wspaniałej ikonie, albo tak jak u Andrzeja Rublowa, kiedy cała scena rozgrywa się na tle abstrakcyjnej architektury ikonowej, gdzie dynamiczna postać anioła przychodzi do Marii, która właśnie wyrabia purpurową nić dla przyszłej z zasłony świątyni. W ikonach zwiastowania najbardziej uderza ten moment, w którym Maria staje naprzeciwko anioła i wyraża zdanie całej ludzkości. Wyraża zgodę na to, żeby Bóg się stał człowiekiem. Żeby Bóg przyjął ciało i zaczął żyć razem ze swoim ludem. Ten moment jest o tyle ważnym, że jest momentem nie tylko jakiegoś mistycznego spotkania, a jest momentem zgody całej ludzkości na to, że ono przyjmuje swojego Boga. Wobec tego Maria w swojej kobiecości pokazuje całe stworzenie. Jest sumą człowieczeństwa jako takiego, w której zamieszkuje Chrystus. Ten moment zamieszkania Chrystusa w Marii, na przykład na Ustiużskim zwiastowaniu, jest ujęty w taki sposób, że na tle Marii, na jej piersiach, jest ukazana malutka postać Chrystusa, która zaczyna rosnąć, dorastać w łonie Marii. Dla teologii wschodniej moment zwiastowania najbardziej jest wyrażony w liturgii tego święta, która próbuje pokazać sytuację ewangeliczną w sposób mistyczny. Pokazuje, ukazać moment, w którym świat ujęty w postaci Marii staje się domem Boga. Kiedy Bóg, który był tak daleko, był nieogarniony, zostaje zamknięty w ciele Marii. Wobec tego bliskość Boga światu jest teraz nie tylko bliskością Stwórcy, a jest bliskością uczestnika tego świata, uczestnika jako człowieka.